Już jesteśmy przy stanowisku restauracji Sofita z Myślęcinka. Proszę Państwa, za chwileczkę na scenie będziemy rozmawiać właśnie o tych wszystkich przysmakach, o tych wszystkich cudownościach i mam nadzieję, że ta degustacja, którą obiecała nam Sofita na zakończenie dzisiejszego dnia, będzie wielką atrakcją Jarmarku Wielkanocnego. Dzień dobry, Łukasz Lazarysiek Kłania, restauracja Gościniec Sofita. Ja dzisiaj obiecałem Wam, żeby ludzie mi się pytają, Panie Łukasz, jak się robi żół, jak tak prawdziwie się robi żół, tak? I potem powiemy Państwu tu na scenie, jak robimy zakwas, mąki żytniej, jak robimy to wszystko. Ale na początek pokażemy Państwu białą kiełbasę, właśnie żur, krzan pryszczenny, te jajka faszerowane. Po prostu chcemy pokazać Wam tą Wielkanoc, taką piękną, taką tradycję polską, bo wszyscy tym zazdroszczą, że my umiemy wszystko od obusu wyhaftowanego do jajka faszerowanego, właśnie chociażby do tego żuru, samo to stworzyć, nie chcę zeszczeć. Tutaj będziemy się chwalić na scenie za chwileczkę. Proszę Państwa, dzisiaj kolejny dzień Jarmarku Wielkanocnego. W naszym studiu Jarmarku Wielkanocnego gościmy dzisiaj Pana Łukasza Lazarka z restauracji Soplica, z gościńca Soplica, który mieści się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, zaraz przy ulicy Konnej, jak się wjeżdża do ośrodka rekreacji Konnej. Gościniec Soplica przygotował dzisiaj wspaniałą atrakcję na Jarmark Wielkanocny, a mianowicie my dzięki Państwu mamy okazję tutaj zobaczyć wszystkie te cudowne przysmaki. Jest rzeżucha z kolorowymi pisankami, te kujawskie to najlepiej, jeśli są barwione w cebulaku albo w zielonym życiu. Jest zakwas na żurek i są inne przysmaki, o których dzisiaj tutaj powiemy. Proszę Pana, rozpocznijmy może właśnie od tego zakwasu na żurek. Podstawą w ogóle, żeby zrobić dobry żur, jest zakwas z mąki żytniej. My mamy zawsze gliniane naczynia, bo zawsze moja babcia mówiła, czy ogórki kiszone, czy zakwas na żur musi być zawsze w glinianym naczyniu, dlatego że glina pracuje. Tą mąkę zaparzamy taką nie za bardzo ciepłą wodą, ona ma gdzieś 80-90 stopni i około tak 2-3-4 dni sprawdzamy. Ile tej mąki? No mówimy mi teraz gdzieś na 3 kg, prawda? Gdzieś około litra ciepławej wody, nie wrzącej. Ale Pan mówi na taką porcję restauracyjną, a mówmy na takie porcje domowe. No to na kilogram, no wiadomo, nam to starczy. Kilogram mąki żytniej. Tak. Zalać. Gdzieś około, nie wiem, no półtora szklanki takiej nie wrzącej, ale ciepłej wody, ale gliniane naczynie. I teraz trzeba, co jest ważne, zawsze tak łyżką drewnianą, nie metalową, przejrzeć i żeby ten po prostu, żeby ten zakwas zaczął pracować, tak? No i wtedy postawić w ciepłym miejscu. Najlepiej na kaloryferze. No, moja babcia miała piec, tak? Tak samo czy drożdżowa, czy coś, zawsze w piecu, koło pieca starsza drożdżowa stała, czy żeby wyrosła, tak samo zakwas z mąki żytniej. I to jest podstawa do żuru. Oczywiście, a jak długo dojrzewa taki zakwas na żur? Właśnie mówiłem, koło 3-4 dni, nieraz do 5, dlatego że trzeba cały czas sprawdzać to. Tu właśnie, nie wiem, czy tutaj Pan by mógł tutaj goście co zobaczyć, jaki mamy właśnie ten zakwas z mąki żytniej. Ja zawsze jako no, taki gospodarz zawsze smakuję wszystko, prawda? Jak on ma taki delikatny kwaskowy smak, wtedy bierzemy białą kiełbasę, którą oczywiście sami zrobimy. Też powiemy jak, ale za chwilę. Zaparzamy. Białą kiełbasę się nie gotuje, drodzy goście, tylko się parzy. Ale proszę Pana, skończmy najpierw ten zakwas i tak, idźmy w kierunku żurku. Jak go dalej przygotować? No właśnie tłumaczę, że białą kiełbasę zaparzamy. Jak już się zaparzy, wyłowiamy tą kiełbaskę, dodajemy zakwas z mąki żytniej, dodajemy dobrą śmietanę, najlepiej taką kremówę. 36%? No musi być, tak, bo to tutaj nie działa, tak? Musi być dobra śmietana, dobry czosnek, bardzo dobry majeranek. I przecieramy majeranek rękoma, tak tutaj mikrofon mi przeszkadza, ale tak właśnie majeranek przecieramy, dajemy ząbki czosnku, najlepiej jak są to niedźwiedzie, te duże ząbki czosnku, chrzan, korzenie świeżego chrzanu, to też jest bardzo ważne. Moja babcia mówiła, że jak chrzan trzemy, to aż musimy kichać, aż łzy nam muszą lecieć, przy bo inaczej okazji, nie tak. Jest to dobry chrzan. No i żur, podstawa, jajka, i to muszą być jajka, gdzie kurki sobie trawkę tam dziobały i naturalne jajeczka, które też gotowujemy, kroimy na pół i dodajemy na końcu do żuru, podajemy w pięknej wazie.
No dla mnie to jest po prostu, no te święta i żur, to jest podstawa. Proszę pana, przepieczona. Nasz szef kuchni Patryk, zawsze ja zawsze mówię: Patryczku, jak robisz tą karkówkę? I on zawsze bierze po pierwsze łamą karkówkę, marynuje ją, daje tam i majeranek, czosnek, musztardę, naciera delikatnie to wszystko i ona sobie gdzieś około 12 godzin leży. Czyli właściwie można wieczorem przygotować. Oczywiście, i rano, już tak naprawdę, czy tam na 15 godzinę jest dobra. Bierzemy, nakowamy nożem poprzek i wkładamy ładne, duże śliwki, nasze polskie śliwki. Piękne, suszone. Potem wkładamy do piekarnika. Suszone to są. Tak. I około pieczemy, ja zawsze mówię, że jak ona miała 1,5 kg, to 1,5 godziny, tak? Czyli tyle, co ma wagi, to tyle czasu. I potem naturalny sos, który powstaje, podlewamy delikatnie ją i ona pasuje czy z kluskami lanymi, czy nie wiem, no ze wszystkim smakuje taka karkówka, prawda? Możemy ją na zimno pokroić z krzanem, o którym wspomniałem. Tylko pasuje na górę, ale można powiedzieć. Rzeczywiście przepiękne serwety, przepiękne plany. Bardzo komponują się zresztą ze stołem wielkanocnym, bo na stole wielkanocnym dobrze by było, żeby właśnie taka serweta szydełkowa pojawiła się, a na niej dopiero potrawy wielkanocne. Tutaj mamy cudowne stoisko, proszę państwa, z wędlinami. Co najważniejsze, z olejami poczowymi na zimno. Proszę pana, pan jest cudownym człowiekiem, który przyjechał bardzo niedawno do naszego regionu. W naszym regionie tutaj otworzył pan swoją płoczarnię olejów. Ta płoczarnia olejów to jest właściwie pana pasja życiowa także, prawda? Bo pan się na tym zna, pan to potrafi robić. I proszę pana, nareszcie mamy w regionie coś, co rzeczywiście będzie służyło zdrowiu, a nawet dla nas, jak znalazł do sałatek, do surówek, a także do różnych innych miejsc. Tak, polecam olej rumiany, rzepakowy, olej z czarnówki. Preferujecie państwo właśnie i kujawskie smaki, ale także te kosiewskie, bo tam już bliżej świeca, właśnie rozkowo między nimi także promieniuje po siebie. Co dzisiaj, proszę pani, poleca? Dzień dobry państwu. Ja tutaj zawsze mamy sprzedaży tradycyjnej kuweczki, od lat robione przez męża, który się nauczył od swojej mamy. Takie tradycyjne, zdrowe cukiereczki. I chleby, orkiszowe, konfiturki, syropki, oczywiście wszystko na naturalnych surowcach robione, konserwowane tylko cukrem i miodzikiem. Siostrę Irenę już państwo poznaliście. Siostra Irena przyjechała do nas z Białorusi, z Mińska. Te wszystkie specyfiki, które się tutaj znajdują, są produkowane przez siostry właśnie z tego monastyru. Właściwie można powiedzieć, że to panaceum na wszystkie dolegliwości, a są te farmakologiczne wyroby przygotowywane według starych, klasztornych receptur. Także gorąco tutaj także polecamy prosto. Ale z nami jest pasieka warmińska, pan Rafał Kuciński. Proszę pana, wszystkie miody, jakie tylko można sobie wyobrazić, dzisiaj są tutaj. Czy bydgoszczanie chętnie kupowali miody? Tak, bardzo chętnie kupowali miody. Bardzo chętnie i w weekend, a teraz dzisiaj i wczoraj przychodzą jeszcze raz, mówią, że jest bardzo dobry produkt i kupują znowu. Proszę nam powiedzieć, jak się przygotowuje takie smakołyki. Wszystkie nasze drogi są sprawnie wędzone. Wszystkie nasze ciasne polką. Bardzo dużo wiecie, przez święta z wielkanocnymi mają szyneczki, które są wędzone polką. Proszę powiedzieć, które najlepiej będą pasowały na wielkanocny stół? No, myślę, że taką podstawą to jest szonki, hiacynt i na przykład szafirki, a też pięknie wyglądają stokrotki trzykolorowe na przykład u mnie, lub pratki, chociaż na chwilkę, bo po prostu ten brusa mnie pozwala sadzić w ogrodach. No zapraszam, mam też koszyczki wielkanocne, no różne dekoracje. Oczywiście to od początku jarmarku jest z nami także karta z diecezji wyborskiej, warsztat terapii zajęciowej Tęcza. Proszę państwa, żeby tutaj właściwie codziennie również rozmawiali, dlatego że warsztat terapii zajęciowej daje
możliwość ludziom niepełnosprawnym korzystania z zajęć w trakcie terapii zajęciowej wręcz codziennie i to bezpłatnie. Tak, oprócz tego, że to są zajęcia bezpłatne, celem warsztatu jest przygotowanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnością do podjęcia zapewnienia. Tutaj te piękne wielkanocne ozdoby, każde zostały wykonane przez osoby niepełnosprawne w warsztacie terapii zajęciowej Tęcza. Pieniążki ze sprzedaży, każdy ma to wasz fundusz. Proszę Państwa, kupcie taką właśnie piękną ozdobę wielkanocną, a na pewno także wesprzecie i pomożecie tym, którzy jej pomocy potrzebują. A z jakich produktów i o jakich strefach? Bo przecież przygotować taki strep to jest właściwie bardzo wielka sztuka. Z mleka krawiego w naszej hodowli dodajemy jeszcze dodatki, czosnek, wieży, czosnek normalny, ziołno. Teraz taki jest nowy wniosek. Serek jest z przyprawami naturalnymi, świeżymi, dyskowymi, szczepiorek, płatka pietruszki. Uroczysko, gospodarstwo rolne, gospodarstwo pochodzące z gminy Sicienko. Tutaj zapraszają Państwa na pierogi z gęsiną, na widzę bardzo smakowity bigos, a także są możliwości skorzystania z degustowania jeszcze innych produktów. I to wszystko, proszę Państwa, z naszych kujawskich pól. A proszę Państwa, trzeba także dodać, że Państwo Zobaczcie, poproszę Szefa Kubi, pana Michała i pana Patryka. Zobaczcie, jak tutaj ta kuchnia wygląda, żeby zrobić dobre zrazy. No to przede wszystkim musi być dobra wołowina. Ja zawsze mówię, że musi być ten kudziec, tak? Czyli jak tutaj się pokrywiemy, ładnie ukroić, ładnie plaster, ładnie je rozbić, żeby dać cieniutki plaster, smarować dobrą sztardą. Szef Kubi zauważył, że... Nie, my tak nie używamy francuskiej, my mamy taką naszą polską, bo jesteśmy tutaj zaprzyjaźnieni z naszym tutaj regionem i używamy wszystkiego. Oczywiście, tak. Smarujemy musztardą, dajemy troszeczkę tylko, dajemy podsmażowane rodzaj cebulka, bekon, troszeczkę musztardy, olejka, musimy to wszystko podsmażamy. Jak wszystkie, wkładamy do tego nawet plastery wołowiny, zawijamy w rolale. Ja nie ukrywam, że ja zawsze podpatruję tutaj Szefa Kubi, pana Michała i pana Patryka, takiego, tutaj jest nasz Szef Kubi i pan Michał zastępca. My jako gospodarze gościńca przede wszystkim mamy fajnego szefa i zastępcę, że tak jak powiedziałem, wszystko wiemy. No bo jakby to był gospodarz, to by nie umiesz podać swojego towaru i nie zna swojego produktu, prawda? I przede wszystkim jak zarazem bardzo ważne, żeby boki były mocno przy tłuszczu o nie rozbite, zawijamy jedną stronę z drugą, rolamy i układamy do prytwany i mocno przypiekamy, bo z tego będzie naturalny ciemny sok. Tak? Używamy tylko rano do zmienka pieprzu. I to wszystko, tak? I to już musimy po prostu zamarynować. Około też tak gdzieś jest w temperaturze gdzieś tak na początku z 220 stopni, ale dajemy większą temperaturę, żeby ta skórka ładnie się przypiekła, a potem delikatnie zmniejszamy temperaturę i ona musi tak pyrkać 180-160 i podrywamy cały czas wywarem, żeby ten rumienie z tej szynki, cały czas ta skórka taka mówiąca była delikatnie ponacinana, tak? Żeby to wszystko było super. Ciekawostką jest. To samo po prostu troszeczkę daje na początku rumieniu, troszeczkę, ale potem ta szynka zacznie puszczać soki. I nasz właśnie też nieraz tak robi, że na samym końcu, jak już ta szynka już jest taka łana, rumiana, daje troszeczkę wody z miodem i pędzelkę smaruje. I potem Łukasz tak robi, że mówi Łukasz, bo już się karamelizuje i na jak człowiek jest właśnie... Zobaczycie, co to jest gościniec Soplica, słuchajcie, z rumianem. Bardzo dobrej kuchni. Nie jest dobre, tylko bardzo dobre. Można kawałeczek też tej kaczuszki spróbować? Ja bym chciała.
Teraz zobaczcie, jak fajnie są te rulady zrobione, ta karkówka ze śliwką, ten schab na przykład z majeranem, paszczet w ogóle jak jest zrobiony. Dziękuję bardzo. Ten grzybek to jednak chyba nie są też świeży, jest też grzybek. Ale można być wszystkie. Mogę poprosić dzióbkę i będzie piesko. Starać poproszę. Na lewo, bo na lewo. Na lewo. Masz jeszcze? To nie ma jonów, to była pasta. Słuchajcie, jeszcze będzie zupka, słuchajcie. Jest dobrze. Bardzo proszę. Gościńca. Tak, no, to są kucie krzaki.